Ok, w dzisiejszym odcinku mamy tutaj biegacza średniodystansowego. W tej chwili oglądamy Szymona. Szymon jest na poziomie 3,56, bodajże na półtoraka. Szuka zwłaszcza dla lewej nogi wkrętki i na niską nogę, żeby było tak samo szybko. Na niskiej nodze prędkość idzie sama. Szymon przyjechał do mnie w grudniu zeszłego roku. To jest wciąż młody zawodnik. Tyle, że tak jak sam wspomniał, jego najlepszy wynik to był osiągnięty kilka lat temu, no i nie ma progresu. Miał taki też pomysł, żeby przyjechać do mnie po to, żeby popracować nad techniką biegu, gdyż tam upatruje ewentualnych możliwości poprawy swoich wyników. To, co było ciekawe tutaj u Szymona, to jego zainteresowania, co jest dość rzadkie, jeżeli chodzi o młodych ludzi. A mianowicie on obserwuje swoich kolegów, on obserwuje też najlepszych zawodników naszych średniodystansowych, czyli Adama Kszczota i Marcina Lewandowskiego. No ale to, co go szczególnie interesuje, to technika biegu Mateusza Borkowskiego. I tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście tym nie ujął, ponieważ ja również dosyć uważnie przyglądam się Mateuszowi Borkowskiemu i jego technice biegu. No i takim celem tutaj Szymona było uzyskanie takiej aury biegu, jaką prezentuje Borkowski. I bardzo szeroko spróbuj polądować, tak żeby było mega, mega sztywno. Tam się rusza od razu góra. Lewa stopa idzie do środka. Oglądamy sobie, jak wygląda trening poświęcony technice biegu. Na czym polega trenowanie wyczynowca, no i jaka jest też różnica pomiędzy trenowaniem wyczynowca i trenowaniem amatora. To jest po 3,20. Jeżeli chodzi o sam dobór ćwiczeń, to nie ma jakichś wielkich różnic. Natomiast jest różnica polegająca na tym, że już na pierwszych zajęciach ja mogę z takim zawodnikiem wejść na prędkości. To lecimy. Leć pierwszy przed mną. To jest podstawowa różnica pomiędzy amatorem i wyczynowcem. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.